Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. A one lubią znikać. Szybko. Szczególnie jeśli właśnie organizujesz najważniejszą imprezę w swoim życiu i musisz liczyć się z tym, że pochłonie to pewnie kilkadziesiąt tysięcy. No i skąd możesz mieć pewność, czy jeśli zdecydujesz się na tę suknię, to później pod koniec nie braknie ci na przykład na obrączki? No, ty nie musisz tego wiedzieć, ale ja to wiem. Wiem, jak to zrobić, żeby jak najlepiej rozplanować wszystkie Twoje koszta oraz wiem, gdzie szukać oszczędności. I o tym w dzisiejszym odcinku. Kamera. Przygotowanie kosztorysu uroczystości to podstawa właściwie każdego przedsięwzięcia, a szczególnie takiego, który zżera ogromne ilości pieniędzy. Jak zatem zrobić to dobrze? Najlepiej trzymać się moich autorskich 5 kroków podczas organizacji budżetu ślubnego. Punkt pierwszy. Określ koszty szacunkowe. To znaczy dowiedz się, jakie widełki obowiązują w Twojej okolicy. Ile musisz wydać za salę, ile mniej więcej za fotografa, kamerzystę, bo musisz zdawać sobie sprawę z tego, że co kraj to obyczaj. W tej kwestii co obszar to obyczaj. To, że coś kosztuje na Podkarpaciu tyle, to wcale nie znaczy, że w Warszawie będzie kosztowało tyle samo. Musisz wiedzieć, z czym liczyć się w swojej lokalizacji. Dzięki temu będziesz w stanie ogarnąć mniej więcej, ile pieniędzy potrzebujesz, tak realnie. Ile będą kosztowały Cię Twoje przygotowania i Twoje marzenia związane z organizacją tego ślubu. Punkt drugi. Określ, ile chcesz przeznaczyć na każdego usługodawcę. To znaczy, na co jesteś w stanie przeznaczyć więcej pieniędzy, a na co mniej. Jeżeli na przykład zależy Ci najbardziej na świetnej jakości fotografiach, no to możesz tutaj przeznaczyć na przykład 5000 zł, a w innych miejscach szukać oszczędności. Punkt trzeci. Zapisz wydatki na najważniejszych podwykonawców, czyli takich, bez których wesele nie może się odbyć. Sala, fotograf, muzyka, a później suknia, garnitur i tak dalej. Czyli od najważniejszych do najmniej ważnych lub od najdroższych do najtańszych. Dzięki czemu będziesz w stanie ogarnąć mniej więcej, ile będą kosztowały Cię te najważniejsze wydatki i ile pieniędzy zostaje Ci na te mniejsze lub takie, które wpadną Ci do głowy w trakcie organizacji wesela. Punkt czwarty. Pilnuj budżetu. To znaczy, dobrze przygotowany budżet zakłada wydatki i te większe, i te mniejsze oraz pewną pulę pieniędzy na wydatki niespodziewane. To znaczy, właściwie mając dobrze sporządzony kosztorys uroczystości, nic nie powinno Cię zaskoczyć. Więc pilnuj budżetu, miej cały czas przed oczami to, na ile, na co i ile wydajesz. Punkt piąty. Raczej nie zwiększaj swojego budżetu w trakcie organizacji wesela. Dlatego, że branża ślubna to właściwie studnia bez dna. I budżet można byłoby zwiększać w nieskończoność. A po co? Tak naprawdę, bez względu na to, ile przeznaczysz pieniędzy na zorganizowanie swojego wesela, to i tak będzie to najpiękniejszy dzień w Twoim życiu. Umówmy się, że takie widełki do 10% możesz zwiększyć swój budżet, ale nie więcej. Nie daj się zwariować, ten dzień i tak będzie najpiękniejszy. Na dole pod tym filmikiem znajdziesz link, pod którym pobierzesz sporządzony przeze mnie szablon do Excela, dzięki któremu uda Ci się zorganizować swój budżet ślubny od A do Z i zrobisz to dobrze. A jak szukać oszczędności podczas organizacji wesela? Na pewno często zadajesz sobie to pytanie. Na pewno często też inni zadają Ci to pytanie. Jak zamierzasz oszczędzić? Albo jak zamierzasz zminimalizować swój budżet? Albo daj spokój, to nie ma sensu, to jest zbyt drogie. Przestań, wujek Janusz sfotografuje Ci Twoje wesele. Nie musisz brać tamtego fotografa. Nie, nie musisz iść aż w tak radykalne kroki. Daj spokój. Oszczędności można szukać gdzieś indziej. Sala, czyli wydatek wiążący się z największymi sumami.
Może wydawać Ci się, że w tym miejscu właściwie nie masz szans na znalezienie oszczędności. Nic bardziej mylnego, a ja przedstawię Ci to na konkretnych sumach. Na przykład możesz ograniczyć liczbę gości. Jest duża różnica, jeśli zaprosisz 80 osób, a 150 osób. Zakładając, że takie standardowe ceny w całej Polsce za talerzyk to od 120 do 300 zł. Weźmy z tego taką sumę mniej więcej po środku, czyli 200 zł od osoby, zakładając, że to jest taka optymalna cena w całej Polsce. I teraz, jeśli zaprosisz 80 osób i pomnożysz to razy 200, to wyjdzie Ci suma 16 tysięcy złotych. Natomiast jeśli koniecznie musisz zaprosić więcej osób i wyjdzie Ci około 150 i pomnożysz to razy 200, to wyjdzie Ci już 30 tysięcy złotych. Więc ograniczając liczbę gości, oszczędzasz nawet 14 tysięcy złotych. To dużo. Bardzo dużo. Przemyśl to. Możesz też wziąć pod uwagę ślub poza sezonem. To najczęściej wiąże się z oszczędnościami. Albo niektóre sale proponują niższą cenę za talerzyk od osoby, na przykład powiedzmy w granicach 10 zł, no to przy 150 osobach daje Ci już 1500 zł oszczędności. Albo na przykład proponując gratisy, to znaczy darmowy wiejski stół, który normalnie kosztowałby powiedzmy 1500 zł, albo na przykład darmowy tort, który normalnie wyniósłby Cię 500-1000 zł, więc warto szukać jeszcze takich oszczędności. Poza tym ogromne znaczenie gra tutaj sztuka negocjacji. Tak naprawdę wszędzie jesteś w stanie coś urwać. Tutaj 100 zł, tutaj nawet 50 zł, ale jak złożysz to wszystko do kupy, to okaże się, że było warto. I tak na przykład na sali. Spróbuj ponegocjować z właścicielem, czy na przykład nie dałby Ci wiejskiego stołu za darmo, bo na przykład będziesz polecać go swoim znajomym, albo że ozdobi Ci salę z jakimś rabatem minus 10%. Pamiętajcie, że grosz do grosza i naprawdę warto walczyć o swoje pieniądze. Rata patata i pu. Sztuka niezbędna daje wdzięczny to. Dalej mamy muzykę. I w tej kategorii taką raczej najbardziej popularną metodą na oszczędzanie pieniędzy to po prostu zrezygnowanie z zespołu na rzecz DJ-a. Ale to nie znaczy, że nie możesz wziąć zespołu. Jeśli chcesz oszczędzić, po prostu weź pod uwagę zespoły z mniejszą ilością osób. To znaczy tak od 3 do maksymalnie 5. Wtedy ten koszt za zespół będzie niższy i mniej zapłacisz za talerzyk. Więc masz win-win. Jeżeli chodzi o takie standardowe ceny za zespół, to od około 3 do 5 tysięcy złotych. A jeśli zdecydujesz się na DJ-a, oszczędności mogą być ogromne. To znaczy, często mamy do czynienia z DJ-em i wodzirejem, gdzie masz już dwie osoby do wyżywienia, ale raczej skup się na DJ-u, który jest dwa w jednym. A są tacy. Wtedy koszt takiego naprawdę porządnego DJ-a to od 1000 zł do 3000 zł. Ja szukając oszczędności zdecydowałam się na DJ-a i to był świetny wybór. DJ był jeden, ale jednocześnie zabawiał gości, robił fajne zabawy dla dzieci, także naprawdę polecam, a zapłaciłam tylko 1500 zł. Dodatkowo ten sam DJ zgodził się za darmo zająć się oprawą muzyczną ceremonii ślubu. Fotograf. Taka standardowa cena to od 3000 zł do 5000 zł. Ale i tutaj możecie znaleźć pewne oszczędności. Na przykład stawiając na młodych, początkujących, ale utalentowanych fotografów. Jeżeli zdecydujecie się na te opcje, to możecie liczyć się z dużymi oszczędnościami, bo tacy fotografowie życzą sobie od 1500 zł do 3000 zł. Możecie też zejść z czasu pracy fotografa. To znaczy, on wcale nie musi pracować do godziny 12 po oczepinach, a może skończyć na przykład swoją pracę po obiedzie czy po torcie. Jeżeli nie zależy Wam na fotografowaniu późniejszych elementów ceremonii, będzie tutaj szansa na znalezienie oszczędności. Poza tym możecie też zejść z ilości zdjęć. Jeżeli fotograf proponuje Wam 500 zdjęć, a Wy na przykład chcecie tylko 200, to też będzie znacząca oszczędność. I ostatnia rzecz,
Czasami fotografowie w swoich pakietach standardowo dodają fotoksiążki albo wywołane od razu zdjęcia w większym formacie. Zrezygnujcie z tego, jeśli Wam nie zależy, a będzie taniej. Ja na przykład wykorzystałam znajomości i dzięki temu udało mi się zaoszczędzić około 10% i zapłaciłam 2000 zł za taki standardowy pakiet z sesją ślubną w dniu ślubu. Kamerzysta. W tym przypadku musisz liczyć się z kosztem od około 3,5 tysiąca złotych do 6 tysięcy złotych. Ale i tutaj możesz szukać oszczędności dokładnie tak samo jak w przypadku fotografa. To znaczy, albo postawić na młodych, utalentowanych kamerzystów, albo ograniczyć czas ich pracy, albo ograniczyć czas trwania gotowego filmu, albo na przykład zrezygnować z jakichś ekstra opcji, czyli na przykład kamerowanie z drona i tak dalej. Wtedy może okazać się, że koszt filmu będzie wahać się między 2,5 tysiąca a 4 tysiąca złotych. Ja zdecydowałam się na kamerzystów, a że bardzo zależało mi na tym, żeby nagrać podziękowania dla rodziców, to w tym względzie udało mi się urwać 500 zł. To znaczy za kamerzystów zapłaciłam za wesele 3,5 tysiąca złotych, a za podziękowanie dla rodziców zamiast 1,5 tysiąca 1000 zł, co dało mi łączną sumę 4,5 tysiąca złotych. Ale wiecie, nie musicie brać kamerzystów, no oni nie są obowiązkowi. Znowu nie mam się co ubrać. Suknia, czyli właściwie studnia bez dna. Jak pewnie wiesz, możesz kupić suknię nawet za 50 tysięcy złotych, ale skupmy się na takich bardziej przyziemnych cenach. Czyli taka suknia z salonu to koszt około 1500 zł do 5000 zł. Chcąc szukać oszczędności w tej kwestii, zwróć uwagę na ofertę na przykład Zalando, gdzie możesz naprawdę świetne suknie i sukienki znaleźć już od tak 300 zł do powiedzmy 1000 zł i one wcale nie będą wyglądały jak nieślubne. Możesz też wziąć pod uwagę AliExpress i sprowadzić swoją suknię prosto z Chin. To nie jest tak, że masz wtedy ogromne ryzyko, dlatego że istnieje mnóstwo grup na Facebooku, gdzie dziewczyny wymieniają się swoim doświadczeniem, dzięki czemu możesz postawić na sprawdzonych sprzedawców i mieć naprawdę fajną sukienkę za niewielkie pieniądze, bo koszt waha się od powiedzmy 150 zł do 500 zł. Weź pod uwagę też szycie sukni ślubnej u krawcowej, jakiejś lokalnej, która nie ma ogromnego prestiżu, ale talent w rękach. Dzięki czemu będziesz mogła oszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Powiedzmy, taka suknia od krawcowej to koszt od 1500 zł do 3000 zł. Możesz zawsze też wziąć pod uwagę suknię używaną, bo wtedy jej koszt to około 50% ceny nowej sukienki. Wtedy możesz postawić też na znanych projektantów, a cena wyjdzie Ci znacznie niższa. Ja na sukience za bardzo nie oszczędzałam i dzisiaj trochę żałuję. Moja suknia kosztowała 3,5 tysiąca złotych i jedyny rabat, jaki udało mi się uzyskać, to po prostu darmowe bolerko. Pan da mi ten rabat, co? Niby nic, ale w ogólnym rozrachunku to i tak był duży plus. Garnitur to koszt około 1000 zł do 1500 zł, już właściwie z całą otoczką, czyli koszula i inne dodatki, bez butów. Ale w tym przypadku też możesz wziąć pod uwagę Zalando albo AliExpress. W przypadku Zalando możesz znaleźć już garnitur od 500 zł, a patrząc na AliExpress, koszt to będzie maksymalnie 500 zł. Możesz też trochę spokojniej wziąć pod uwagę na przykład wieczne przeceny w Wistuli. Tam przez 365 dni w roku masz przecenę minus 50% na garnitury, dzięki czemu skompletujesz cały garnitur za około 800 zł. No wiecie, chyba że pan młody zmieści się w garnitur z matury. No to jakby taka spoko oszczędność. W życiu jej nie ściągnę. Biżuteria to kolejna studnia bez dna, dlatego że możesz mieć z diamentami i platynową i zapłacić za nią 100 tysięcy złotych, ale nie musisz i właściwie po co. Więc
takie standardowe ceny, powiedzmy srebrnych i złotych, jakichś tanich biżuterii, powiedzmy w aparcie to jest cena od 100 zł do 500 zł. Ale w tym przypadku możecie wziąć pod uwagę symbolikę i postawić na coś pożyczonego albo coś starego. I wtedy wyjdziecie na 0 zł. Ja postawiłam na biżuterię z Yes i były to bardzo delikatne perełki i za kolczyki, bransoletkę i naszyjnik zapłaciłam około 300 zł. Buty! Nie umiem naśladować butów, ale buty to też ważna sprawa. Tutaj musicie liczyć się z kosztem od około 100 zł do 500 zł. Ale zakładając, że jednak zależy nam na tym, żeby te buty były wygodne, porządne i żeby nie obcierały po 15 minutach, to najrozsądniej jest postawić na outlety znanych marek. Na przykład w Wenecji właściwie zawsze są promocje, dzięki czemu można naprawdę fajne buty i damskie i męskie skórzane wyhaczyć nawet za 200 zł. W kwestii kwiatów i dekoracji tak naprawdę bardzo łatwo jest zgubić, bo jest mnóstwo różnych kwiaciarek i mnóstwo różnych firm z dekoracjami i w zależności od tego, co chcecie i gdzie to chcecie i jak dużo chcecie, to te ceny naprawdę wahają się od 100 zł do nawet pewnie i 5000 zł. Dajcie znać w komentarzach, ile Wy zapłaciłyście za kwiaty czy dekoracje. Może na tej podstawie będziemy mogły ogarnąć mniej więcej, ile gdzie co kosztuje. W każdym razie w przypadku kwiatów najlepiej jest stawiać na kwiaty sezonowe, dlatego że będzie taniej. A na przykład mówiąc o dekoracjach kościoła, zgadajcie się z innymi parami, które biorą ślub w tym samym dniu i podzielcie koszta dekoracji na Was wszystkich. Będzie to naprawdę duża oszczędność. W kwestii zaproszeń i innej papeterii też mamy dosyć duży rozstrzał cenowy, dlatego że na Allegro ceny zaczynają się już od złotówki. Ale chcąc zdecydować się na bardziej utalentowanych rękodzielników, którzy nie robią masówki, musimy liczyć się już ze znacznie wyższą ceną. Dlatego załóżmy, że zaproszenia kosztują od złotówki do nawet 10 zł. Ale zaproszenia i inną papeterię zawsze możesz wykonać sama. Bardzo łatwo, kupując po prostu papier, nawet na Allegro, bo jest taniej. I Ty będziesz mieć satysfakcję, że zrobiłaś coś sama, a jeżeli chodzi o koszta, to wyjdziecie to znacznie taniej. Ja postawiłam na taką średnią półkę z tej niższej półki i zapłaciłam 3 zł za jedną sztukę zaproszenia. W kwestii akcesoriów drewnianych musisz wziąć pod uwagę kunszt i talent rękodzielnika, ale możesz też zrobić to troszkę taniej. To znaczy wziąć pod uwagę na przykład Allegro, albo tak samo jak wyżej, wykonać te rzeczy samodzielnie. Dla mnie wszystkie akcesoria drewniane zrobiła mama. I dziękuję jej bardzo za to, że ma taki talent. Ja ją miałam tutaj blisko i mogłam to wykorzystać. A miałam pudełko na obrączki, pudełko na koperty, personalizowane wieszaki i drogowskaz. Całość takiej realizacji u mojej mamy kosztowałoby 500 zł. Auto, bo czymś przecież musicie pojechać do tego ślubu. Jeżeli chodzi o takie standardowe ceny, to jest od 500 zł do nawet 5000 zł, ale w przypadku tych drogich samochodów drogie są też kaucje, więc ogólnie nie opyla się. W każdym razie w tym względzie najlepiej oszczędzać jest w taki sposób, że pojechać do ślubu własnym samochodem albo znaleźć jakieś fajne fury u znajomych. No chyba, że pojedziecie Golfem w Dacie. Ja postawiłam na te opcje oszczędnościowe. Ani nie miałam fajnego samochodu, ani moi znajomi też nie mieli fajnego samochodu, ani innych fajnych samochodów, więc pojechałam zwykłym Citroenem mojego przyjaciela. Spoko było, polecam. Uroda. W tej kwestii naprawdę możecie poszaleć. Na przykład, jeżeli macie jakiś zaprzyjaźniony salon kosmetyczny albo sprawdzony salon kosmetyczny, to pójdźcie i spróbujcie wynegocjować takie pakiety ślubne. Na przykład rozpoczynając od takich zabiegów upiększających, a kończąc na makijażu ślubnym czy właśnie paznokciach. Może okazać się, że złączając to wszystko w jedną kupę, będzie taniej. Ja za makijaż zapłaciłam 100 zł i to jest raczej taka standardowa cena, obowiązująca w każdym rejonie Polski.
Jeśli chodzi o fryzurę, to zapłaciłam 70 zł i zdaję sobie sprawę z tego, że to raczej niska cena. Bo w różnych miejscach w Polsce ceny za upięcie ślubne sięgają nawet 300. Jeśli chodzi o paznokcie, to postawiłam na trwałe i sprawdzone hybrydy i zapłaciłam 60 zł. Choć tutaj też wiem, że w wielu miejscach ten manikur ślubny może kosztować nawet i 150 zł. A po ślubie pełen relaks na podróży poślubnej. Możecie wziąć pod uwagę last minute, żeby zaoszczędzić, a mieć all inclusive i w ogóle full wypas, albo na przykład postawić na oferty z Groupona, bo tam też jest taniej. Albo moje ostatnie odkrycie, wakacje travel. Tam czasami nawet wakacje łącznie z przelotem kosztować Was będą 500 od osoby. Warto szukać takich ofert i warto stawiać na właśnie last minute, bo jest znacznie taniej. My zdecydowaliśmy się na polskie morze poza sezonem we wrześniu i było super, dopisywała pogoda, a jeżeli chodzi o koszta, to zapłaciliśmy 1700 zł za dwie osoby w hotelu czterogwiazdkowym przy samym morzu z prywatną plażą i warto było. Czyli podsumowując, mając skrupulatnie zorganizowany budżet swojej uroczystości oraz biorąc pod uwagę wszystkie moje wskazówki i starając się szukać oszczędności naprawdę na każdym etapie organizacji wesela, można zorganizować świetne wesele, nie wydając miliona monet. No warto, nie? A, i pamiętajcie, że tam na dole macie link, pod którym pobierzecie szablon budżetu ślubnego, dzięki któremu nie zginiecie. No, to siema, do następnego!